Koniec 2010 roku dla krakowskiej kongregacji kupieckiej jest czasem szczególnym. Obchodzi ona bowiem 600 lat swojego istnienia. Z tej okazji w Krakowie odbyły się obchody jubileuszowe, na których obecna była wicemarszałek Sejmu Ewa Kieszkowska. Po mszy świętej odprawionej w kościele świętej Barbary poczty sztandarowe przeszły w tradycyjnym korowodzie wokół sukiennic i zatrzymały się na rynku, gdzie prezes Stowarzyszenia Kupców wygłosił orędzie do licznie zebranych, mimo padającego deszczu, krakowian i turystów. Ten rok dobiegający już końca był szczególny w działalności naszej organizacji. Święcimy bowiem jubileusz 600-lecia istnienia naszej krakowskiej kongregacji kupieckiej. Szanowni Państwo, ten jubileusz zobowiązuje nas do dalszej wytężonej pracy dla dobra wszystkich mieszkańców oraz dla całego stanu kupieckiego Królewskiego Krakowa. Na krakowskim rynku, jak nakazuje tradycja, odbył się również kiermasz świąteczny. Mieszkańcy Krakowa, a także obecni turyści, mogli nabyć produkty wysokiej jakości przygotowane przez zrzeszonych w kongregacji kupców. Uroczystość 600-lecia kongregacji miała swój dalszy ciąg w Teatrze Słowackiego, gdzie prezydent miasta zwrócił się do świętujących i zaznaczył, iż to oni współtworzyli miasto i nadal przyczyniają się do jego rozwoju. Kraków zawsze należał do kupców. Do rzemieślników, do uczonych także, ale do kupców przede wszystkim. Jeżeli popatrzymy na poczet wójtów, burmistrzów i prezydentów Krakowa, okaże się, że znaczną część, być może nawet większość, stanowili właśnie kupcy. Oni zasiadali w ławach miejskich, oni kierowali miastem. To dzięki ich szczodrobliwości w Bazylice Mariackiej mamy ołtarz Wita Stwosza. Dzieło, na które tak naprawdę nie stać byłoby miasta i tylko właśnie szczodrobliwość kupców spowodowała, że możemy się chwalić tym zabytkiem. Takim symbolicznym wręcz, symboliczną więc kwestią są sukiennice. Jak niektórzy mówią, pierwszy hipermarket Europy. To właśnie tutaj kupcy rozwijali swoją potęgę. Jeżeli przejdziemy turystycznym szlakiem pod ziemiami rynku, to zobaczymy, że właśnie tam znajduje się cała masa pamiątek kupieckich, pokazujących rolę kupców w owym świecie. Zebranym i zasłużonym kupcom wicemarszałek Kieszkowska wręczyła odznaczenia państwowe. Jednocześnie zwróciła się z podziękowaniem do prezesa kongregacji za jego działalność społeczną. Panie prezesie, ja panu szczególnie serdecznie dziękuję za pana niezwykłą aktywność, ale też i za ludzką wrażliwość, za pana zaangażowanie w te wszystkie akcje charytatywne, te, które promują kulturę, te, które wspierają ludzi, którzy jej potrzebują, pomocy. Potrzebują pomocy i nie z własnej winy, nie z własnej przyczyny znaleźli się często w gorszej sytuacji, a pan jest zawsze wśród nich i dla nich i ma wyciągniętą pomocną dłoń. Za tę wrażliwość, za pomoc pięknie panu dziękuję. Świętujący cieszyli się ze swoich sukcesów, licznych odznaczeń i nagród, ale poruszono również kwestie zagrożeń i problemów, z jakimi przychodzi się zmierzyć kongregacji w XXI wieku. Trudności wynikające z wolnorynkowej konkurencji nie wpływają jednak na jakość oferowanych produktów, o czym z przekonaniem mówił prezes stowarzyszenia. Sytuacja kupiectwa jest trudna. Stale wzrastające koszty czynszów, energii i pracownicze powodują, że nawet zasłużone firmy znikają z rynku. Bronić przed tym możemy się również przez stałe podnoszenie jakości usług. Na zakończenie spotkania wicemarszałek Kieszkowska złożyła wszystkim zebranym, a w szczególności kupcom, życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne. A niech to będą święta najlepsze, spędzone w gronie rodzin, w gronie przyjaciół, niespiesznie spędzone w tym zwariowanym świecie tak szybko zmieniającej się rzeczywistości wokół nas. Niech nikogo z waszych bliskich przy wigilijnym stole nie zabraknie. A na nowy 2011 rok życzę państwu pięknych marzeń, życzę państwu
odważnych planów. Życzę też radości i satysfakcji, poczucia spełnienia z ich realizowania. Wszystkiego dobrego i dziękuję uprzejmie za zaproszenie.